wygląda na to, że dzisiaj, 20 maja, na stadionie Koźniczka trwa wielkie święto futbolu pod hasłem Rodzina. Dokładnie, to jest wielkie święto futbolu, na które zaprosiliśmy mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, przede wszystkim młodych mieszkańców, ale wraz z rodzinami, bo to ma być taki piknik rodzinny. Chcemy się tutaj integrować przy sporcie, przy dobrej muzyce, przy występach artystów. Towarzyszą nam różnego rodzaju atrakcje. Jedną z nich jest czołg Rudy 102. To jest taka nietypowa atrakcja. Myśleliśmy, że to zachęci młodych ludzi właśnie do tego, żeby tutaj przyjść, zobaczyć, jak taki czołg wygląda. Mamy tutaj oczywiście dzisiaj też strażaków, którzy będą mieli swoje pokazy. Mamy policjantów, mamy zespół taneczny Spin i wiele, wiele innych różnych atrakcji, które przez kilka godzin dzisiaj wypełnią nam czas. Mówił Pan o takich towarzyszących imprezach, a co związanego z futbolem? Z futbolem to jest przede wszystkim, to są mecze. Tutaj mamy na myśli przede wszystkim Puchar Przedszkolaków, którego finał przed chwilą mieliśmy. Będą rozgrywki o Super Puchar Miasta, będą rozgrywki o Puchar Grupy Azoty. Scala nam to wszystko Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, który jest jednym z głównych sponsorów imprezy. O Puchar Prezesa Parku również będą tutaj dzisiaj zawody. Będzie również mecz samorządowców z Kędzierzyna-Koźla. To jest szczególnie ciekawe wydarzenie, bo z tego co pamiętam, to samorządowcy z Kędzierzyna-Koźla jeszcze się wspólnie na boisku nie spotkali, żeby zagrać przed większą publicznością. Jeszcze takie dosyć z tych nietypowych meczy, bubble football, tak się to nazywa, prawda? Tak, to może nie ma zbyt dużo wspólnego z futbolem, na pewno jest to bardzo widowiskowe, ale tak jak mówię, my się tutaj dzisiaj spotkamy przede wszystkim nie po to, żeby wygrywać w jakiejś dyscyplinie, ale żeby się fajnie bawić, żeby się spotkać z rodziną, żeby spędzić miło czas. Troszeczkę pogoda nam nie dopisała, bo wczoraj była pięknie, słonecznie, no dziś jest zimniej, dziś jest wietrzyście, ale wszyscy mają dobre humory i mamy nadzieję, że to będzie świetna zabawa. Wraz z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym klub sportowy Chemik jest współorganizatorem, ale także obchodzi wspaniałe 70-lecie. Dokładnie, to jest jedna z okazji, dla których się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Chemik Kędzierzyn-Koźle to jest klub z wielkimi tradycjami. Został niedawno, 10 lat temu reaktywowany. Co prawda gra tylko w czwartej lidze, ale wszystkich mieszkańców Kędzierzyn-Koźla zapraszamy do tego, aby przychodzili tutaj na stadion Kuźniczka na mecze Chemika. Też są fajne emocje, też się można właśnie rodzinnie spotkać tutaj na meczu. Można kupić sobie kiełbasę, można wypić Coca-Colę, można naprawdę miło spędzić czas. Podobnie jak na tym pikniku. Szymon i Filip, poniedziałek tak macie umrzeć. Kozielski Park Przemysłowy. Brawo! Zdjęcia! Puchar! Puchar prezesa Grupy Azoty ZAK S.A. wręczy Adam Sadłowski, wiceprezes Grupy Azoty Polskiego Konsorcjum Chemicznego. I uwaga, uwaga, ten puchar zdobyła drużyna Blaugrana! Pogorzelec,
brawo! Dzisiaj walczyliście o super puchar prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle. I jest z nami pani Sabina Nowosielska i wręczy ten puchar. Blaugranie! Brawo, brawo! Piękny puchar, dzisiaj wywalczony w tym chłodzie. Dobra.